Mano! Zadanie dziesiąte. Dzisiaj przed nami. Matura podstawowa. No i czytamy treść. Funkcja liniowa określona takim wesołym wzorem. O, pojawiają się pierwiastki. Część otarła łzę. Część jeszcze trzyma się twardo. I pytanie: Miejscem zerowym tej funkcji jest jaka z liczb? No i mamy propozycję ABCD. W każdej z nich jest pierwiastek. Każda z nich wygląda do dupy. No i co my możemy tutaj właściwie zrobić? Mamy dwie możliwości. Pierwsza z nich to jest po prostu miejsce zerowe takiej funkcji odnaleźć. jakie odnajdziemy, no to sprawdzimy, która z odpowiedzi ABCD jest odpowiedzią, której poszukujemy. No a oczywiście drugą metodą, w momencie, jeżeli mamy jakieś propozycje podane, no to jest na przykład sprawdzenie, niech x równa się minus dwa pierwiastki z dwóch, czyli jest to odpowiedź A. No i podstawimy sobie na naszej funkcji, czyli F od minus dwóch pierwiastków z dwóch równa się. No i wstawiam zamiast x minus dwa pierwiastki z dwóch. Tutaj oczywiście musi być nawias, ponieważ mieliśmy minus i znak mnożenia obok siebie. Taka, taka sytuacja jest nielegalna. No i teraz trzeba to poprawnie wymnożyć. Pamiętajcie, że tutaj nie ma strzałeczek. Tutaj nie ma dodawania w tym nawiasie, a zatem mnożymy tylko raz. Jedyne co chciałbym, żebyście zrobili w tego typu elementach, w tego typu operacjach, to jest w pierwszej kolejności ustalili, jaki wyjdzie znak, ponieważ tutaj mamy wartość z minusem, i tutaj mamy wartość z minusem, a zatem odpowiedź będzie na plusie. No i dopiero teraz spróbujmy sobie rozwiązać pod schodem takie działanie, czyli pierwiastek z dwóch razy 2, pomijam te minusy już, i razy pierwiastek z dwóch. Te dwa pierwiastki możemy ze sobą wymnożyć, uzyskamy pierwiastek z 4. Dwójkę przepisuję. Pierwiastek z 4 to jest dwójka razy 2, no i mamy 4. Czyli mamy plus czwórkę. No i przepisuję jeszcze tutaj plus 4 równa się 8. No i oczywiście odpowiedź A w takim razie odpada. To nie będzie nasze miejsce zerowe. Bo miejsce zerowe to chodzi o to, żeby się te równanie wyzerowało, a nie, żeby wyczło coś innego niż zero. No i teraz część z Was już prawdopodobnie wie, jaka jest odpowiedź prawidłowa, bo zauważyła, no, że skoro tutaj mam plus czwórkę, to gdybym tu miał minus czwórkę, no to mi się wyzeruje. No i teraz od czego zależało to, że tutaj był plus, a nie minus? To zależało od tego miejsca. I teraz tak. Na ten minus nie mam wpływu, bo on jest we wzorze, ale na ten minus mam wpływ. I ja go mogę wybrać, znaczy mogę wybrać odpowiedź, która jest z plusem. No i zobaczcie, jest to odpowiedź D. I odpowiedź D będzie odpowiedzią prawidłową. Jest po prostu liczbą przeciwną do liczby w przykładzie A. W propozycji A. No my oczywiście spróbujemy sobie rozwiązać te równanie. Jak to było? Minus pierwiastek z dwóch razy. A, jeszcze raz. Minus pierwiastek z 2 razy x dodać 4 równa się 0. Tak? Miejsce zerowe oznacza, że równanie ma się wyzerować. To musicie wiedzieć. Minus pierwiastek z x równa się minus 4. No i w tym momencie, co robię? Mnożę razy pierwiastek z 2. Ogląda filmy, to już być może wie dlaczego. A kto nie ogląda, to powinien zasubskrybować kanał, zostawić łapkę w dół, zostawić dzwoneczek, zostawić powiadomienie, i nie wiem, co tam jeszcze. I dlatego mnożę razy pierwiastek z dwóch, bo teraz z lewej strony dostaję minus 2x, z prawej strony minus 4 pierwiastki z dwóch, i teraz podzielę sobie przez minus dwójkę. Dostanę xa. Minus i minus mi się splusują. Cztery pierwiastki z dwóch podzielone na dwa to będą dwa pierwiastki z dwóch. I to jest odpowiedź, której poszukujemy. No i teraz, dlatego tutaj przemnożyłem przez pierwiastek, żeby w tym miejscu nie musieć przez pierwiastek dzielić. Bo jakbyś przydzielił przez pierwiastek, wszystko byłoby ok. Tylko to, co jeszcze byś musiał zrobić, to jest usuwanie niewymierności z mianownika. No, i czyli taka operacja, w której łatwo popełnić błąd. Bardzo często popełniacie tutaj błąd. A w związku z tym jest po prostu lepiej jej uniknąć, jeżeli jest to możliwe. Odpowiedź D jest odpowiedzią poprawną. Dajcie znać w komentarzach, czy takie zadanie jest łatwe, czy nie. Mam nadzieję, że nikogo ten pierwiastek z dwóch tutaj nie przestraszył. I wszyscy zeznacie, że faktycznie zadanie w sumie było proste. I takie byście chcieli na swojej maturze dostać. A póki co myślę, że to wszystko. Trzymajcie się na razie.